75-lecie obchodzi Narodowy Uniwersytet imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Uczelnia była założona przez władze radzieckie w 1939 roku jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W roku 1992 szkołę przemianowano na uniwersytet. Mamy 75 lat i to naprawdę jest wielkie wydarzenie, ponieważ przez te lata przygotowaliśmy wielką kadrę dla naszego państwa, która teraz rozbuduje w bardzo ciężkich czasach. I cieszę się to, że liczna delegacja z Rzeczypospolitej Polskiej dotarła na nasze świętowania. Możemy mówić o tym, że naprawdę weszliśmy w nowy etap rozwoju współpracy między uniwersytetami Ukrainy a Polski, ponieważ to dotyczy nie tylko dydaktyki, to dotyczy potężnych badań naukowych i za jakieś paru lat Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Przykarpacki i oczywiście cała nauka polska i Ukraina i europejska będzie miała najpotężniejszą bazę naukową na poziomie 2028 metrów na górze Popiwan, słynny Biały Słoń, który stanie potężnym naukowym obiektem dla badaczy obu państw. Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Uniwersytetu odbyło się 14 maja w Teatrze Muzyczno-Dramatycznym imienia Iwana Franki. Wśród gości było liczne grono profesorów uniwersytetów z Polski. W obchodach 75-lecia Uniwersytetu uczestniczył rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Marcin Pałys. Gdy myślę o tym, co najbardziej pokazuje nasze wspólne przedsięwzięcia, to na pewno trzeba tutaj powiedzieć o konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetów Ukraińskich. I należy podkreślić, że Uniwersytet Przykarpacki był wśród założycieli tego konsorcjum w 2006 roku. W imieniu konsula generalnego RP we Lwowie, Jarosława Drozda, życzenia złożył konsul Marcin Zieniewicz. W ramach jubileuszowych obchodów odbyło się też posiedzenie konsorcjum polskich i ukraińskich uniwersytetów. Łączy nas Uniwersytet Warszawski z Uniwersytetem Przykarpackim. Niezwykle bliska współpraca, polegająca na kilku elementach. Nie byłoby tego wszystkiego bez niezwykłego zaangażowania i niezwykłej postawy, niezwykłej otwartości i nowoczesności w myśleniu dawniejszego prorektora, obecnego rektora Igora Cependy. Uniwersytet imienia Wasyla Stefanyka kształci również kadrę muzyczną. Podczas uroczystości swoją twórczość zaprezentowali wykładowcy i studenci. Nie zabrakło też polskich akcentów.